Temat, który rozpala do czerwoności, to ceny nieruchomości w nadchodzących latach. Do tego tematu postanowiłem zaprosić Kubę Midla. Cześć Kuba. Dzień dobry Filipie, hej. Spotykamy się nie bez powodu, bo już niedługo seminarium inwestycyjne i wielka integracja, gdzie ja występuję, ty też jesteś, w dwóch słowach i przechodzimy do tematu. No, jeśli chodzi o ceny nieruchomości w latach 2024-2025, to właśnie to seminarium inwestycyjne jest to po to zrobione dzień wcześniej, tylko dla osób zainteresowanych nieruchomościami, żebyśmy nie tylko my w dwójkę się wypowiedzieli ze sceny, ale również jeszcze 10 innych osób, które w tym rynku uczestniczą, nie tylko jako inwestorzy zawodowi, ale również osoby, które pomagają innym. Także 5 stycznia seminarium, 6 stycznia to 7 edycja Wielkiej Integracji Przedsiębiorców. Na ten moment już jest ponad 1000 osób zapisanych, także myślę, że jedna z większych imprez tego typu w Polsce, a tak naprawdę ruszyły zapisy. Bo niestety, ale jako Polacy, tutaj jako naród, lubimy na ostatnią chwilę lubimy odkładać właśnie te decyzje o, nie wiem, o wakacjach, spotkaniach czy tego typu eventach, także być może sporo osób będzie. Ja jako organizator zapraszam bardzo. Pomówmy o tej bańce na rynku nieruchomości. To, co dzieje się w ostatnich miesiącach, to jest jakiś po prostu armagedon. Jest absurd. Absurd. Co ty o tym sądzisz? Ja wam powiem, jeszcze nie puściłem, a może już jest w tym momencie, jak nagrywamy wykład mój, taki wypowiedź na YouTube'a. Zorientowałem się przy operatorze, jak wypisałem sobie wszystkie mieszkania, które w tej chwili odebrałem. Jest to 16 sztuk i kolejne 16-17, które zadatkowałem, że każde przez ostatnie półtora roku wzrosło około 80-120 tysięcy złotych, od 2,5 do 4 tysięcy złotych na metrze. I to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem na potrzeby filmu czy mojego ego, tylko jak masz tą umowę taką odbioru mieszkania, nie wiem, ostateczną, jak za notariusza, no to pytam sprzedawcy, po ile macie w tej chwili to samo mieszkanie w kolejnym etapie, no i kupowałeś po 8200, a pani mówi po 12500, tylko wie pan, no zostały te większe, albo trochę już przebrane. Dla mnie, Filip, jest to sytuacja dwie strony. Pierwsze, super, jest to sukces, część kredytów, bo ja kredytuję te mieszkania, to brałeś niby na 75% wartości, a już masz do spłaty 50%, no bo mieszkanie wzrosło. Więc dla takich osób jak ja, które inwestują długoterminowo, które biorą na to kredyty, mi ten wzrost bardzo pomaga. Ale no niebezpieczeństwo jest, po pierwsze, czy my wiemy w ogóle, ile kosztuje pieniądz jako inwestorzy, jeżeli to jest tak napompowane. Dwa, społeczne niebezpieczeństwo, że no młody człowiek, w ogóle czemu młody? No każdy człowiek, który chce sobie zmienić mieszkanie zwykle na lepsze, poprawić warunki bytowe, bo przecież chyba to jest celem tego homo sapiens w XXI wieku, żeby jeździć fajniejszym autem, jeść lepsze jedzenie, jeździć dalej na wakacje czy bliżej, gdzie się chce i mieszkać w fajnym mieszkaniu, że ten pociąg odjeżdża. Jest to społecznie przykre. Wszyscy, którzy te mieszkania kupili sobie 10, 20 lat temu, 5 lat temu, 2 lata temu, no mogą otwierać szampana. Ci, którzy nie kupili, zastanawiają się, czy za 2 lata będziemy mówić sobie tutaj u Ciebie w Katowicach, czy u mnie na seminarium, jak to dobrze było w 2024 roku na początku, czy koniec 2023, czy no okaże się, że będzie jakaś korekta. Ja osobiście nie wierzę w korekty. Natomiast zaczynam wierzyć w to, że rynek zaraz odpowie, jeżeli jeszcze mogę kontynuować wypowiedź, że rynek odpowie, czy aż tyle mieszkań jest nam potrzebnych. Bo buduje się bardzo dużo, statystyki mówią, że mieszkań cały czas brakuje. No i kurczę, chciałbym, żeby to wyhamowało jako obywatel, jako człowiek, jako zwykły mężczyzna, głowa rodziny, nawet inwestor, żeby to się unormowało, ale jak zajrzałem, przygotowując się do mojego tego wykładu, filmu, na ceny w Berlinie, ceny w Paryżu, gdzie wszedłem, no mówię, a to zobaczę sobie, jak stoją kawalerki. Wpisujesz w portal po najmniejszych i masz 3 mieszkania jednopokojowe po 250-280 tysięcy euro. Nie ma wyboru. W Berlinie, jak sobie wrzucicie mieszkania nowe, znaczy to są 2-3 razy drożej, a ten Berlin jest niedaleko stąd. I ten Berlin wcale nie jest lepszy. Uważam, że dzisiejsza Polska, również dla osób, nie wiem, ze Stanów, z Kanady, z Pakistanu, które robią tutaj interesy, no to jest raj. Masz kupę wykształconych ludzi, dobre jedzenie. No dzisiaj słońca nie ma akurat, ale ten klimat też nie jest najgorszy. Nie ma tajfunów, powodzi, jakichś cyklonów. No jest cywilizacja, jest bezpiecznie. Więc ja wam powiem, że są 2 scenariusze. Pierwszy, że rynek nas wszystkich schłodzi.
Czyli nie jest ten biznes taki prosty. Inwestorzy tacy jak ja, i to też apel do Was wszystkich, te stopy zwrotu maleją. Ewidentnie, czy to są Katowice, Warszawa, cokolwiek, stopa zwrotu będzie maleć. Tak uważam. To mieszkanie kosztuje już nie 300, a 500, a najemca nie zapłaci Wam z 3500. Chociaż w Warszawie jest to rynek dziwny i to działa. Okres się tego zwrotu kapitału wydłuża. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że nie ma jeszcze cen w euro i myślę, że zaczynamy być naprawdę dobrym krajem do życia, zwłaszcza po wyborach, jak się troszeczkę uwolni tej wolności, nie wiem, mniejszości, gospodarki, prawa, wiesz, w ogóle samo zabranie głosu, że czy możesz powiedzieć, czy nie może, tego zamordyzmu nie będzie aż takiego, jak chyba był, to jesteśmy dobrym miejscem do życia. I jak dołożymy euro, Unię Europejską, lokalizację, tę naszą kulturę, która jest naprawdę zajebiście europejska, czy to nie huknie na przykład jeszcze razy dwa, na co też trochę liczę jako inwestor i znowu wracając do cen łódzkich. 4-5 lat temu zarzekałem się, że nie kupię mieszkania u dewelopera za 5 tysięcy złotych. Bo nie, bo ja Mądraliński kupię za 3, w bloku wyremontuję. Teraz u tego samego dewelopera kupiłem po 10, a on planuje ceny na przyszły rok tych mniejszych mieszkań po, nie wiem, 14-15. Więc to, co my sobie wyobrażamy, to i tak jest za mało i naprawdę może być różnie. Natomiast ten wariant C, że to wszystko tąpnie, to w moim przypadku to jest, obstawiałbym 5%. No ale bo jednak mocno na ceny nieruchomości ostatnio wpłynął program Bezpieczny Kredyt 2%. Tak. No jednak był to program, który już większość osób przepowiadało, tak. I to było raczej oczywiste, że ceny nieruchomości urosną, chociaż ja nawet się nie spodziewałem, że urosną aż dokładnie, tak bardzo. Dokładnie. No i jednak mówi się o tym, że te pieniądze się kończą, że ten program jednak wysycha, że on nie będzie kontynuowany, jednak był mocno związany z wyborami, tak jak zresztą ceny na stacjach paliw przed wyborami. Dokładnie. Co o tym sądzisz, jeżeli faktycznie te ceny nie będą już napędzane tym kredytem? Znaczy to jest tak rozpędzone, że tak jak mówię, ten wariant środkowy, niech tylko to wyhamuje, niech wzrosty wyhamują, bo i tak jest drogo. Dzisiaj fajnie by było sobie powiedzieć, gdyby ta inflacja nie działała tak, jak cały czas działa. Myślę, że my nie rozmawiamy, Filipie, o wartościach nieruchomości. Rozmawiamy sobie o wartościach dzisiaj pieniądza. No właśnie. Ile jest pieniędzy na rynku nieopodatkowanych? Ile jest tak zwanej szarej strefy? No bardzo wiele osób, nie wiem, na budowach, remontach, w gastronomii. No wiesz, o co chodzi. Dużo młodych ludzi, nie młodych. No, dużo jest kasy, której w ogóle gdzieś tam nie ma w tym krwiobiegu. Dużo kasy pewnie płynie od osób, które gdzieś za granicą mieszkają. Ludzie sprzedają firmy, mają ogromne oszczędności, robią różne ruchy. Wystarczy, że ktoś, wiesz, ziemię odziedziczy, tak? Sprzeda to komuś za 10-20 milionów, no co ma kupić? No do mieszkania. Kupi sobie kilo złota, 200 tysięcy dolarów i prawdopodobnie kupi te cholerne mieszkania. No ja poświęciłem życie tym mieszkaniom, więc siedzę jak gdyby w tym rynku i wiedzę muszę aktualizować sobie raz na 3 miesiące, bo to jest inna rzeczywistość. I uczę się tego, żeby się przestać jak gdyby zakuwać na blachę, bo te realia się zmieniają. Przygotujmy się na to, że może być tąpnięcie, może być weryfikacja, korekta. Przygotujmy się na to, że może skoczy to razy dwa. Natomiast moja największa wiedza, ja robię swoje. Czy będą mieszkania po 11 czy po 13, to myślę, że raz w roku te 2-3 sztuki, bo pewnie na tyle będzie mnie stać, może 5, może żadne, jak będzie trudniejszy rok, ale będę sobie ten portfelik kumulował. Nawet nie wiem po co, bo to też jest to taki zawód. O. I w ogóle też tak się boję, bo jak wyglądał nieruchomości, że ten zawód rentiera jest znienawidzony. Prywaciarz był znienawidzony przez te pierwsze 20-30 lat wolnej Polski. Potem rentier był znienawidzony. Nawet dzisiaj ktoś mi podesłał link. Normalnie publicznie Kuba Midel mówi, jak zarobić i się nie narobić, i to kawał gadziny. A jeszcze rentier, który daje szkolenia, to już jest w ogóle dramat. Więc my mamy nie kryzys nieruchomości, tylko kryzys, nie wiem jak to nazwać, taki PR-owy. Wiesz. Jak wytłumaczyć ludziom, że ty nie ukradłeś tych pieniędzy, żeby kupić nieruchomości. Te nieruchomości nie wzięły się z powietrza, tylko to kosztuje bardzo dużo pracy, zachodu, ryzyka, no 12-15 lat spłacania i jeszcze jak śmiesz pracować, kiedy nie musisz, nie? I to... Prawda. To jest trudne, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. No ja
wiesz, no, czy ja, jeżeli ten portfel mieszkań, który zadatkowałem kwotą rzędu od 3000 do nawet teraz wpłatą do 80, wzrósł 3 miliony na wartości, czy to jest moja wina? No bo gdyby spadł, gdyby, wiesz, było źle, to ja bym przyjął na klatę niestety stratę. Dostałem od inflacji, od losu, od nie wiem, sprytu, ryzyka, prezent w postaci dużego tego dowartościowania. Jest mi przykro, natomiast no co, taka praca. Szybki przerywnik. Doceniam każdą osobę, która śledzi mój kanał. Dlatego postanowiłem zaprosić Was na najbliższe wydarzenie, konferencję Flipy 2.0 online, gdzie cały dzień, krok po kroku pokazuję, jak inwestować w nieruchomości, co zrobić w obecnych realiach ekonomicznych w Polsce, jak zacząć zarabiać poważne pieniądze na nieruchomościach. Cały prosty schemat ode mnie za 0 zł dla Ciebie. Odbierz bilet w linku poniżej. I widzimy się na konferencji. Właśnie mówiłeś w poprzednich nagraniach, że kilkadziesiąt mieszkań znowu dobierasz. Znaczy, wiesz, dobieram. 16 odebrałem, resztę jest zadatkowanych. 2004-2005 będą odbiory. Czyli podtrzymujesz, że Twoja decyzja inwestycyjna wciąż nieruchomości. No co innego. Teraz w Gruzji byłem i myślę, że tam, no tam to jedno mieszkanko mi dojdzie takie próbne. Prawdopodobnie coś dokupię większego, bo zakochałem się w tej Gruzji. Tak jak prawdopodobnie razem rozmawialiśmy, gdzie uciekać, jakby było źle, no to ta Gruzja, powiem Ci, że mentalnie bardzo podobnie, szacunek do Polaków ogromny, niesamowite jedzenie i tutaj, tak jak kocham polskie jedzenie, to przegrywamy, bo jeszcze chyba nie ma takich technologii, ogórki, pomidory, pieczywo, mąka, wszystko, kilka stref klimatycznych. Teraz to mieszkanie, które wziąłem, ma widok na Morze Czarne, a z drugiej strony, jak się wychylisz, na góry, gdzie, wiesz, widać na wierzchołkach już teraz właśnie jesienią śnieg. Jak w Sosnowcu, jest i morze, i góry. Akurat jesteśmy w Sosnowcu. No to idealnie, no to jeszcze w Sosnowcu trzeba zainwestować. Ale właśnie jest ta Gruzja, bo mieszkania masz po, nie wiem, 8 tysięcy złotych, 8,5 tysiąca złotych, 2 tysiące dolarów z haczykiem, a już deweloperzy inni mają po 5-6 tysięcy, czyli potencjał wzrostu, plus właśnie jakaś tam mekka, baza na przyszłość, no i coś nad polskim morzem planuję. Ale to są nieruchomościowe romanse. A myślę, że ten w Polsce, ten wynajem krótkoterminowy, to jest ta zabawa, którą jest najmniej sexy, a ona daje mi komfort życia, komfort wyboru, niezależnie od tego, czy najemca będzie płacił za mieszkanie 1,5 tysiąca, czy 2,5 tysiąca, chciałbym, żeby był jak najlepiej obsłużony i wierzę, że te mieszkania po prostu będą w rodzinie przez kolejne pokolenia. Jednak czuję, że to jest ten główny scenariusz, że ceny urosną i... Tak. Tak zakładasz. Tak. Co byś robił, jeżeli jednak te ceny nieruchomości by spadły i ludzie, którzy czekali od dłuższego czasu i to wymarzone marzenie mi odjeżdżało, wreszcie mogliby sobie na nie pozwolić? No to super. No społecznie to jest w ogóle to wielkie brawa, tak? Dla kogoś, kto tym, nie wiem, steruje, to wymyśla. Życzę każdemu, żeby kupił sobie wymarzony dom, żeby kupił sobie wymarzone mieszkanie. Wyobraźcie sobie, że w Gruzji kredyt dostajesz na paszport, na dowód. Bank Ci daje pieniądze, jeżeli masz wpłatę na 30%. Nie musisz nic udowadniać. Jeżeli nie spłacasz kredytu, to po prostu zabiera to mieszkanie. W Polsce musisz udowodnić, wiesz, te pisemka, te zarobki, oświadczenia od pracodawcy na 100 lat do przodu. Więc dzisiaj ludzie kupowaliby mieszkania, nawet w tych cenach, gdyby banki chciały je kredytować i dwa, gdyby nie było procentowanie na poziomie, nie wiem, 7-8%, gdzie to jest złodziejstwo, że kupując mieszkanie za 500, spłacasz, nie wiem, 1,2 miliona i tak naprawdę nie wiesz, co powie pan Glapiński czy nowy Glapiński w środę wieczorem. Wszyscy drżą, czy ja nie chcę tych ludzi obrażać, ale czy parę osób nie podniesie stóp procentowych, czy nie obniży? Wiesz, jest to sztucznie, rynek bardzo sztucznie sterowany. To ludzi hamuje. Natomiast życzę każdemu, żeby to mieszkanie, czy dom wymarzony, czy działkę sobie właśnie kupił i życzę nam, żeby w Polsce, jeżeli tylko uczciwie pracujesz i masz zdolność kredytową, żeby stać cię było na obsługę kredytu, który zaciągniesz. Bo tu jest ból. Jeżeli ktoś, wiesz, kończy studia, idzie do pracy, bierze kredyt, ma ratę 2000, a rok później ma 4, to był ból, ale nie miejmy pretensji do nieruchomości, ani do rentierów, ani do deweloperów, tylko bardziej do osób, które sterują w tej chwili wartością kredytu, wartością pieniądza. Wartość pieniądza. Wcześniej powiedziałeś o tym, że to jest istotne, żeby się nad tym zastanowić. Bo zobaczcie, że tak technicznie to nawet nie chodzi o te ceny nieruchomości. Dobra, teraz fundamentalnie, no fundamentów nie ma. W części wzrostu cen jest tylko i wyłącznie duży popyt, mało podaży. Ale pieniądz, no to nie jest pieniądz, środek płatniczy,
On po prostu się przesypuje nam przez ręce. No ale pieniądz jest bajką. Pieniądz jest ściemą. No ja dużo, naprawdę dużo ostatnio inwestuję czasu w rozwój głowy, historii i tak dalej, czy tam... To jest bajka. To wymyślono na potrzeby sterowania społeczeństwem. No ten 1000 złotych jest wart 1000 złotych, póki ty wierzysz, że to jest tyle wart. Jak ty powiesz, Kuba, wiesz co, rozpal w tym kominku, no to, nagle, nagle nie będzie to nic warte. I tak się dzieje w krajach, gdzie ta hiperinflacja jest. Gdzieś tam, gdzie my byliśmy, chyba na Zanzibarze, tak? No wymieniasz, nie wiem, 1000 dolarów czy dwa i przynoszą ci reklamówkę pieniędzy. No czym jest pieniądz? Ten papier będzie niedługo więcej wart niż same te pieniądze, więc jest to jakaś urojona wartość, dzięki której, dzięki wytworzeniu której taksówkarz cię zawiezie gdzieś za 30 zł. Deweloper czy za mieszkanie za 300 tysięcy, murarz za 300 zł czy 400 dziennie pójdzie do pracy, ale tak naprawdę jest to fikcja, a mieszkanie nie jest fikcją. Życie w mieszkaniu nie jest fikcją, bo to jest kolejny nasz dzień i przykro jest, niestety, że no, władzę nad wartością pieniądza ma polityk i bankier, a nie 99,99% społeczeństwa, które uczciwie pracuje, odkłada i tę historię wiele osób już przeżyło. Dlatego tak modna jest ziemia, dlatego tak modne jest złoto, dlatego tak modny jest każdy dzień, który żyjemy, bo to nie jest fikcją. Dlatego to auto ma wartość, mniejszą, większość, ale każdy dzień w tym aucie ma wartość. Natomiast 100 tysięcy złotych oczywiście ma wartość w momencie, jak to wydajesz, jak to zarabiasz, coś sobie za to kupisz, ale to jest cyferka gdzieś na komputerze albo wydrukowany 100 kartek A4 czy tam karton A4 pocięty na papierki po 10 zł. I tu, Filip, ja to zrozumiałem chyba już dawno temu, stąd jest ten portfel nieruchomości, który sobie po prostu stoi. Są mieszkania, których nie widziałem od 10 lat. Nawet tych cyferek nie widziałem, ale korzystam z tego, tak? Pytam żonie, czy tam teraz ten skuterek sobie kupuję. No to rata stary za najlepszy, jeden z najlepszych skuterów w kraju nowy, wczoraj dzwonię, 1080 zł brutto. Za najlepszy pojazd, którym opływam sobie Bałtyk, całe Mazury, Adriatyk, który będzie mnie cieszył 5 lat i nie straci na wartości specjalnie, tak? Stary, tylko dlatego, że jakieś cyferki się przerzucą na jakieś inne cyferki, cyferki wytworzone niestety przez tę nieruchomość, która pracuje na mnie. Najpierw ty pracujesz na nieruchomość, potem ta nieruchomość pracuje na ciebie. I tu się kończy jak gdyby cała wiedza. No. Jakie masz podejście? No bo jednak widzę, że wiele osób z przerażeniem obserwuje te ceny, ale nawet nie chodzi o samą cenę, tylko o to, że i to ich marzenie znika, wyparowuje, po prostu nie ma, nie? Co ty byś teraz robił, jeżeli byłbyś w tej sytuacji? Że chciałbyś to mieszkanie kupić, chcesz się wyprowadzić od rodziców, chcesz zmienić na lepsze, ale za cholerę rynek ci nie sprzyja. Bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, bo ja już mam w tej chwili 40 lat i minęło pokolenie. Teraz ludzie to, myślę, że o tym myślą osoby, które mają, nie wiem, 20, 25. Oni żyją w zupełnie innych realiach. Jest z jednej strony bardzo łatwo, z drugiej strony bardzo, bardzo ciężko. I to wyważenie, na ile jest sens się z tą nieruchomością wiązać. Czy nie powiedzieć sobie, że za cenę nieposiadania tych trzech pokoi, nie wiem, w Katowicach czy w Warszawie, masz parę lat wolnego życia psychicznie, gdzie możesz, kurczę, chodzić na randki, ożenić się. Wychować ze spokojną głową jedno, drugie, pierwsze, drugie dziecko. Otworzyć firmę, rozwijać karierę, swoje pasje, niż wziąć na siebie kredyt w postaci, nie wiem, 600 tysięcy, władować oszczędności życia w pralkę, nie w pralkę, bo po to my, inwestorzy, to robimy, że to jest. W innym układzie politycznym państwo by to dało. Naszym dziadkom dawało to państwo. Był przydział, dostawałeś mieszkanie, no tak miał mój dziadek chyba na drugim piętrze, gdzieś tam na Łódzkiej Dąbrowie, no i jakoś w sposób to dostał. Dzisiaj no, trzeba umieć skorzystać z tej nieruchomości. I pytanie, czy lepiej płacić 3000 zł miesięcznie za wynajem i być panem sytuacji, powiedzieć, wie pan co, bo tu pralka mi nie działa, warto odmalować hol, a w sumie to my się z końcem grudnia wyprowadzamy, bo sąsiad ma na dole 200 zł taniej, czy być tym właścicielem, który będzie przez najbliższe 30 lat spłacał po 3000 miesięcznie za dobro, które będzie w portfelu. Co ja powiem? Ja idę na pewno w B.
Ja jestem wojownikiem, inwestorem, nie lubię płacić za wynajem. Nawet skuter wodny kupuję sam, bo jak mam za 2000 zł płacić za rozbity skuter na Mazurach, to wolę mieć za 5 na cały rok. Ale jest parametr finansowy, że taki, że mnie na to stać. I teraz pytanie do człowieka lat 20, 25, może 30, bo pewnie mówimy o ludziach młodszych. Czy podjąć to ryzyko psychiczne i fizyczne? Także nie wiem. Kuba, ale to wiesz, wybierasz scenariusz B, ale czy nie zauważysz takiego rozwarstwienia społeczeństwa właśnie przez to? Do tego zmierzamy. W innych realiach żyli nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, my. Pokolenie, które wchodzi w tej chwili w tę dorosłość, żyje w zupełnie innych realiach i prawdopodobnie ono już jest przygotowane na to, co dzieje się w Europie Zachodniej, czy nie wiem, Stanach, Kanadzie, gdzie nieruchomości od zawsze były bardzo drogie, gdzie no nie myśli się o zakupie mieszkania, o ile nie pomoże ci albo właśnie bank, który temu sprzyja, albo jakieś dobre pieniądze, może nie niesamowite, ale dobre pieniądze z pracy czy biznesu, albo rodzice, dzięki którym, czy dziadkowie, po których coś takiego odziedziczysz, ale walczę z kredytem hipotecznym na działkę, na dom, na mieszkania, na biurowiec walczyłem 10 lat, więc ta walka wymaga ogromnego poświęcenia. A kupujesz znowu złudzenie własności, żeby też powiedzieć sobie jasno, że czy ty masz auto w leasingu, czy masz za gotówkę, no to jest ten sam samochód, to jest inny układ. Pytanie, z którą wersją będziecie spokojniej zasypiać w łóżku, niezależnie czy mieszkanie będzie wasze? Dokładnie. Mówiłeś też o planie B w kontekście tego, żeby jednak podjąć to ryzyko, tak, podjąć to działanie, wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co robimy. Dlatego postanowiliśmy zrobić jeszcze jeden odcinek, który właśnie omówi ten plan B. Co, jak i gdzie. Zaczynamy od zera, resetujemy się i w dzisiejszych czasach budujemy to na nowo. Ja tylko przypomnę, tak jak na początku mówiłem, wielka integracja, seminarium inwestycyjne 5-6 stycznia 2024. Ja będę, Kuba będzie. Tak jest. Kod zniżkowy Kowarski 7 i link macie w opisie. Myślę, że zapraszać nie musimy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja zapraszam. Piątek, sobota, 5-6 stycznia, Łódź, także warto już dzisiaj ten bilecik sobie zamówić, nabyć jakiś hotel, transport, też jest taka grupa zamknięta, gdzie można się umówić, żeby wziąć to, nie wiem, w 2-3 osoby, czy przyjechać sobie z dalszego zakątka Polski, czy nawet spoza Polski razem jednym samochodem, to wszystko się dzieje na grupie. Jako organizator jeszcze raz zapraszam i dziękuję za filmik. Dzięki, pozdrawiamy. Do zobaczenia, cześć. Hej.